zgromadzonych w tej klimatyzowanej uchwale sali Myśliwskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Jesteśmy w gronie niewielkim, familijnym, zwróćcie Państwo, więc że wykorzystam taką właśnie aurę do tego, żeby mówić na spokojnie na siedzących do wszystkich. Spotykamy się dzisiaj tutaj w bardzo ważnym temacie związanym z procesem konsultacji społecznych, bardzo ważnego tematu związanego z rewitalizacją rynku Starego Miasta w Myśliborzu. Rewitalizacja to oczywiście słowo bardzo szerokie i dotyczy wielu przestrzeni, nie tylko tej typowo infrastrukturalnej, o której, jak sądzę, myślimy głównie, kiedy spoglądamy na myśliborski rynek, który niewątpliwie od tej strony wymaga intensywnych działań, ale również, może raczej przede wszystkim, bo taka jest strategia województwa, a takie są strategie i wytyczne również Komisji Unijnych. Rewitalizacja ma dotyczyć przede wszystkim tej przestrzeni społecznej, pobudzania, aktywizacji, integracji społeczności lokalnej, zaś narzędziem do tego celu jest właśnie również rewitalizacja infrastrukturalna. Będziemy o tym dzisiaj mówić szerzej. Jak Państwo widzicie, jesteś tutaj w gronie różnorodnym i głównie są to pracownicy Myśliborskiego Urzędu, ale również mieszkańcy Myśliborza, mający prawo głosu na wszystkich równych dostępnych prawach. Faktem jest, że ten proces konsultacji społecznych rozpoczął się już dosyć dawno, jak sądzę, w sposób nieformalny, kiedy zaprezentowaliśmy Państwu pierwsze koncepcje, pierwsze wstępne kierunki, kiedy w ogóle została podjęta decyzja o tym, że skupiamy się w strategii w polityce samorządowej na rewitalizacji rynku serca naszego miasta. Niespełna dwa tygodnie temu rozpoczął się taki proces bardziej formalny. Została ogłoszona właśnie zarządzeniem burmistrza informacja o rozpoczęciu takich konsultacji i możliwości składania już wniosków, pomysłów, uwag, zapytań. To jest taka główna droga tychże konsultacji społecznych poprzez konkretne zwrócenie się do tej grupy tworzącej czy zarządzającej całym procesem przygotowania tejże rewitalizacji, tych związanych z nią inwestycji. Jednym również z elementów tego procesu konsultacyjnego jest takie otwarte spotkanie z mieszkańcami, w którym Państwo właśnie uczestniczycie. Więc powiem tylko jeszcze, kto dzisiaj tutaj będzie Państwu, będzie nam służył swoją wiedzą, kto dowodzi całym bardzo skomplikowanym procesem zmierzającym właśnie do osiągnięcia tego efektu rewitalizacyjnego w Myśliborzu. Jest ze mną oczywiście po mojej lewej stronie, Państwa prawej, patrząc naprzeciwka, Przemysław Kutyński, zastępca burmistrza na Ratuszu Miejskim, odpowiadający, mający przypięte do siebie wydziały inwestycyjne właśnie, stąd jego dowodzenie tymi sprawami. Są również panie naczelniczki, jedna prosto z wakacji przyjechała, tak jak wiadomo, na boczku, czyli pani Anna Wolańska i pani Magdalena Jotko, właśnie zarządzające, dowodzące w udziale inwestycji i planowania przestrzennego. Jest oczywiście z nami pani sekretarz, która nadzoruje te kwestie związane z procesami, z polityką społeczną, w tym również właśnie procesami związanymi ze społecznymi konsultacjami. Jest również z nami człowiek, który z Myśliborza pochodzi, w tej chwili mieszka poza Myśliborzem, ale tutaj częściową edukację zdobył, był architekt, projektant, pan Marcin Żurowski, dyrekcy. Właśnie też pan dyrektor Kolani. Są z nami też pracownicy urzędu, ja prawie wszystkich Państwa znam. Jest z nami pani radna Wiesława Ścibiorska, serdecznie witamy. Są pracownicy inwestycji, referatu nieruchomości, naczelnicy Wydziału Kultury Społecznych, gospodarki komunalnej i środowiska. Żeby nie zabierać głos, ja będę opowiadał, kto uczestniczy w dyskusji. Jest z nami prezes przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Jest żona pana
Marcina Żydowskiego, którą serdecznie pozdrawiam. Widzę z tyłu również panią związane z organizacjami pozarządowymi, jest Wiesław Sienkiewicz z Wielmyśli, który już wcześniej na wcześniejszych etapach w konsultacjach w tego typu spotkaniach aktywnie uczestniczył. Witam serdecznie telewizję TVP24, dzięki której będziemy również mieć ten zasięg szerszy. Program z tego spotkania również będzie prezentowany w telewizji właśnie po to, aby przedstawić nasze diagnozy, nasze strategie, nasze cele związane z rewitalizacją rynku Starego Miasta i żeby móc zapytać poprzez zdobyte zaś odpowiedzi, upewnić się, że to jest właśnie ten kierunek, że to jest właśnie ten duch, w których powinniśmy chcieć uchwycić, jeśli mówimy o tym, jak docelowo myśliwolski rynek w Myśliborzu powinien wyglądać. Tyle może w pierwszych zdaniach dziś tutaj wypowiedzianych. Jeśli Państwo pozwolicie, przekażę mikrofon Przemkowi Kuczyńskiemu, który doda kilka innych informacji na jeszcze wyższym poziomie szczegółów. I tak będziemy iść z tymi szczegółami aż do prezentacji tej koncepcji, którą mamy tutaj przygotowaną dla Państwa. Zrobi to właśnie Pan Marcin Żurowski. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, przystępujemy do rewitalizacji tak naprawdę miasta ze szczególnym uwzględnieniem jakby okolicy rynku. Umożliwiło nam to jakby otwarcie się programów funduszy unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego pod tytułem wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich. W ramach tego naboru w lutym tego roku gmina Myśliborz złożyła 3 wnioski o dofinansowanie w ramach jakby rewitalizacji. Jest to jakby przedmiot naszego dzisiejszego spotkania, czyli poprawa jakości infrastruktury rynku oraz wykorzystania obszarów do celów społecznych wraz z modernizacją oraz zmianą funkcji budynku przy ulicy Ratuszowej 12. Jest to projekt na kwotę około 8 milionów złotych. Kolejny złożony przez gminę wniosek to dotyczy kamienicy przy ulicy Rynek imienia Jana Pawła II, czyli jest to tak zwany sportowy. Jest to wniosek, który opiewa na kwotę ponad 5 milionów złotych. Kolejny wniosek dotyczy kamienicy przy ulicy Rynek imienia Jana Pawła II nr 18, czyli tak zwany Rybny. Jest to wniosek na kwotę 3,5 miliona prawie złotych. Dodatkowo jeszcze z gminy Myśliborz wnioski złożył powiat myśliborski. Jest to projekt pod tytułem zagospodarowanie terenu budynku przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu na kwotę prawie 2 milionów złotych, a także wspólny projekt wspólnot ulic, adresu mieszkania, wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Ratuszowej 11, Rynek 15, Warszawska 14. I to jest wniosek, który opiewa na ponad 7 milionów złotych. W związku z tym mamy złożonych wniosków w sumie na terenie Myśliborza na ponad 25 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii powinno wynieść około połowę, może lekko ponad połowę, czyli około 13 milionów złotych. Projektem, który chcemy się Państwu zaprezentować, jest pierwszy z wymienionych przeze mnie zadań, czyli właśnie poprawa jakości infrastruktury rynku. Tak to zadanie się nazywa, natomiast my mówimy o tym po prostu rewitalizacja rynku. Podczas opracowywania takich wstępnych koncepcji zaprosiliśmy do rozmów już tu wymienionych przez Pana Burmistrza przede wszystkim nasze Wydziały Urzędu Miejskiego, czyli Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Edukacji i Organizacji, Referat Gospodarowania Nieruchomościami, nasze jednostki kultury, czyli Myśliborski Ośrodek Kultury, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Bibliotekę Gminną Powiatową, a także nasze spółki, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a także Stowarzyszenie Zbiegiem Myśli. Wymienione podmioty wstępnie jakby wniosły po kilka uwag, kilka wniosków, między innymi co do rodzaju nawierzchni, posadowienia masztów, lokalizacji pomników, które znajdują się obecnie na rynku,
podstawie naszych pomysłów oczywiście będzie zatwierdzać projekt budowlany na przebudowę rynku. I tak już do szczegółów dochodząc, w dniu dzisiejszym koncepcji przedstawią Państwu wymienieni przez Pana Burmistrza, Pan Marcin Żurowski, czyli architekt, który podjął się, należy to powiedzieć, niełatwego zadania, ponieważ to zadanie musi połączyć jakby potrzeby użytkowników rynku, czyli mieszkańców Wyszliborza, czyli turystów odwiedzających miasto, a także równocześnie musiał mieć na uwadze użytkowników instytucji, które znajdują się w okolicach rynku, czy też kolegiaty, czy też punktów usługowych funkcjonujących na rynku i jego okolicach. Drugą osobą, która będzie tutaj też przedstawiać się, referować, jest Pani Magdalena Jotko, czyli zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, która na co dzień zajmuje się właśnie planowaniem przestrzennym gminy Myśliwórz i która także uczestniczy od początku w procesie opracowywania koncepcji rewitalizacji rynku i która dalej będzie prowadziła nasze spotkanie. Pani Magdo, oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy podzielić na dwie części, czyli pierwszą częścią będzie prezentacja, którą przedstawi wspomniany wcześniej Pan Marcin Żurowski. Opowie nam genezę rynku, opowie jak i dlaczego powstała przedstawiona dzisiaj Państwu koncepcja rewitalizacji rynku miejskiego. Następnie w drugiej części spotkania będziecie mogli Państwo zadawać pytania do przedstawionej koncepcji. Chcielibyśmy, aby było to na zasadzie, że Państwo zgłaszacie się, zadajecie po jednym pytaniu, od razu uzyskujecie odpowiedź, tak? Tak. Tak. Za chwilę przekażę głos panu Marcinowi, który zaprezentuje nam tutaj koncepcję rewitalizacji rynku miejskiego, ale jeszcze wcześniej chciałam powiedzieć, że pan Marcin Żurowski jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej na kierunku architektura i urbanistyka. Po wieloletniej pracy w biurach projektowych w Polsce, jak również w Wielkiej Brytanii, otworzył własną działalność, która zajmuje się przede wszystkim architekturą i planowaniem przestrzennym. Od 2010 roku jest czynnym członkiem Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Polski. Pracował przy wielu projektach związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Od kilku lat również współpracuje z gminą Myśliwórz w zakresie takich projektów jak zagospodarowanie terenu przed Myśliwórskim Ośrodkiem Kultury, zagospodarowanie terenu plaży miejskiej, czy na przykład projekt Ślimaczej Górki w Parku Armii Krajowej w Myśliwórzu. Panie Marcinie, przekazuję głos. Dziękuję. W Londynie był Pan? W jakiej miejscowości w Anglii? I co? Lepszy ruch lewostronny czy prawostronny? To zależy jak na to spojrzeć. Ponoć łatwo się przestawić. Ja akurat nie praktykowałem jazdy. Sam Pan nie jeździ? Sam nie. Okej, okay. Ja też. Ale mają bardzo dobre zachowanie ruchu. Tak. Bezpiecznie. Interesting. Panie Marcinie, ma Pan głos. Dziękuję. Więc tak jak Pan Burmistrz wcześniej zauważył, że słowo rewitalizacja, to tym słowem się kryje więcej elementów i na pewno tutaj takim wyjaśnieniem dodatkowym, że w przypadku przebudowy właśnie rewitalizacja, czyli tak naprawdę to remont i przebudowa rynku, ponieważ myśliwórski rynek ma taki, to jest taki paradoks. Z jednej strony jest to rynek, który jak na warunki historyczne w czasie działań wojennych i wojny światowej i zaraz po wojnie, z jednej strony miasto cierpiało, jak wiemy, i zostało w znacznej części zniszczone, to sam rynek w porównaniu z miejscowościami sąsiednimi dosyć dobrze się zachował w swojej formie urbanistycznej. Nie ucierpiało to miasto tak jak na przykład Gorzów, gdzie ten chaos urbanistyczny do dzisiaj pokutuje i miasto nie może dojść do ładu, do takiego zrównoważonego rozwoju. A Myśliwórz, ten układ historyczny, taki tak zwany ortogonalny czy szatnicowy, co jest symbolem takiego podziału układu urbanistycznego średniowiecznego, to dzisiaj funkcjonuje i wprowadza pewien ład, który mieszkańcy świadomie lub nieświadomie przejmują i nawet w funkcjonowaniu czy to urzędu, czy miasta, czy w codziennym życiu, to jakieś ma przełożenie na pewno i my, uzyskując tą spuściznę historyczną, mieszkamy tutaj jako naród polski, o tym wiadomo, to nie jest tak długo jak początki historii tego miasta, ale mamy to już na pewno w DNA, to pokolenia powojenne i
skończyć, musiałbym się cofnąć dużo wcześniejszych czasów, historii Europy, ale to musiały być czasy starożytnej Grecji, Rzymu, żebyśmy mogli jakby zrozumieć logikę i jakby ten... Mam to, tylko jeden dzień. To co wtedy się razem uprzedzam. Więc tak, to jest tylko jedna plansza odnośnie historii takiej dawnej, ale tutaj na tych planszach można zauważyć pewne elementy, które zostały przekazane historycznie przez setki, a nawet tysiące lat na osiągnął Ślimusz. Mamy tutaj przykład tutaj w lewym górnym rogu miasta Ateny i to jest taka geneza rynku, powiedzmy. Ta plansza przedstawia genezę rynku europejskiego. Mamy miejsce, które się zwało Agorą. To był taki główny plac, który akurat w Atenach był taki, nie był tak regularny jak plac Myśliborski, ponieważ nie był prostokątem ani kwadratem. Był takim nieregularny kształt, ale miał ważne budynki, jakie również Myśliborz posiada, tak jak wiemy, jest urząd, jest kościół. I to były te elementy, które już wtedy, kilkaset przed Chrystusem, się pojawiły na placu. Było to miejsce, które służyło spotkaniom mieszkańców. To było miejsce, gdzie były jakieś wydawane osądy, gdzie targowano, gdzie rozmawiano, gdzie to było takim skrzyżowaniem całego miasta. I tak naprawdę myślę, że już do dzisiaj taki rynek myśliborski takim miejscem jest, tylko w pewnym sensie ta równowaga została zachwiana, a dlaczego to zachwiana? Jak tutaj jeszcze pokażę inny przykład, po prawej stronie z kolei jest taki przykład miasta Priene. To jest bardzo dobry przykład, ponieważ już 500 lat przed Chrystusem była akurat z inicjatywy Aleksandra Wielkiego przebudowano miasto, które miało nieregularny kształt, no taki ortogonalny właśnie, w kratkę. I to już wtedy, 500 lat przed Chrystusem udało się, wygenerowano centralny plac, na którym, przy którym stawiano właśnie budynki, czy to urzędowe, czy religijne, czy na przykład po jakichś tam wojnach, bitwach budowano pomniki. To było miejsce właśnie spotkań, to centralne miejsce, było centralne miejsce. Ulice tutaj akurat były kształtowane poprzez trochę geometrię terenu, trochę warunki, układ stron świata, bo to był dokładnie północ, południe, wschód, zachód, ale właśnie taki układ ortogonalny sobie powstał. Później pojawił się Rzym i Forum Romanum, gdzie tutaj można nawet odnaleźć takie pewne elementy współczesnych rynków funkcjonujących współcześnie. To były całe pierzeje, portyki, taka struktura urbanistyczna. Gdzieś tam w oddali były budynki religijne, ale też właśnie były te sądy. Zresztą sam kościół taki chrześcijański, jego takim pierwszym wzorem jest bazylika, która powstała w czasach starożytnych. To było miejsce targów na początku, gdzie targowano, sądzono, a później chrześcijanie przejęli tą formę świątyni do budowy kościołów, takich jako wyznaniowych, obiektów. I te obiekty tak czy inaczej zawsze się grupowały wokół głównego placu w mieście. I to był generalnie ten plac, zazwyczaj był to plac utwardzony, najczęściej pewnie kamieniem, marmurem, ale taki plac, który miał taką dosyć elastyczną formę, gdzie można było organizować albo jakieś wiece, na przykład, czy to polityczne, czy spotkania takie militarne, czy spotkania kulturalne, czy właśnie osądy jakieś. To zawsze miało taką elastyczną funkcję, że służyło przede wszystkim zebraniu większej ilości osób w tym miejscu. Później pojawiła się Castra Romana, zresztą równolegle z Forum Romanum. I to jest tak naprawdę ten układ po lewej stronie w dolnym rogu. To jest tak naprawdę pierwowzór większości europejskich miast, takich jak Mediolan, Paryż czy nawet Berlin. Kiedyś Rzymianie wiadomo podzielali Europę i budowali tak zwane Castra Romana, Castrum Romanum, czyli obóz rzymski, gdzie najczęściej krzyżowały się dwie ulice. W środku był główny plac, który się nazywał Forum, był rynek, był gdzieś tam jakieś obiekty wyznaniowe się pojawiały. To były te parcele, to były miejsca, w których rozbijano namioty. Później z czasem zaczęło się to przekształcać w domostwa. I ludzie, którzy mieszkali na terenach, przejmowali te struktury i rozwijali miasta.
Rzymianie akurat często, jak te obozy budowali, to budowali w bardzo ważnych takich wartościowych miejscach. Prosimy, po to, żeby można było wyłapać dźwięk przez kamerę. Te obozy były budowane w miejscach geograficznie bezpiecznych, pomiędzy wodą a górą, w miejscach, które były łatwe do obrony, miały przychylne wiatry, miały przede wszystkim ujęcia wód do celów bytowych. Także te miejsca później po wojnie nadawały się do zaadaptowania na miasta i tak tworzyliśmy największe miasta tak naprawdę w Europie. Między innymi, to jest moje takie przypuszczenie, ale prawdopodobnie myślę, że na podobnej zasadzie powstał, ktoś przejął tą formę i w średniowieczu go kontynuował i stworzył miasto, które do dzisiaj trwa w takiej strukturze. Tylko właśnie, czy ten rynek jest tym rynkiem, który powinien być, to za chwilę może przechodzę do następnego slajdu. Tutaj jest duży skok, bo praktycznie skoczyliśmy do czasów 100 lat wstecz. Do mikrofonu czy tam? Skoczyliśmy do czasów 100 lat wstecz i tak jak Państwo znacie pewnie ze starych widokówek, pocztówek, Myślibórz. Właśnie tutaj Myślibórz przedstawia troszeczkę inaczej. To są tutaj na dole akurat są takie czasy, które jeszcze chyba wszyscy pamiętają na tej sali. To są czasy, kiedy nie było asfaltu, nie był kamień naturalny, taki polny naturalny, ale tak myślę, że użytkowy, ten kamień był użytkowy, że nie był aż tak obły, co nie sprawiało to problemów w poruszaniu się tym kamieniem po takiej nawierzchni. Ale co tu ciekawe jest, tego może już tej sytuacji mniej osób pamięta, chociaż ponoć w latach 60. jeszcze ten pomnik istniał i tutaj było więcej troszeczkę placu po środku, ale taki był właśnie pomnik, który został zdewastowany po wojnie zaraz. Tutaj było trochę metalu, podejrzewam, że Armia Radziecka pewnie zdemontowała pewne fragmenty i usunęła, bo tam później się zdaje się gwiazda znalazła na przejściu tego obelisku. Ale tutaj już widać, że ten plac wcale nie był parkiem, tylko był takim utwardzonym terenem, taką glinką parkową. To był taki rodzaj nawierzchni, taki jaką znamy obecnie z parków, właśnie te, które się tworzą, alejki. To była taka glinka, która powiedzmy pozwalała na użytkowanie tego placu właśnie w takiej elastycznej formie w różnych celach, czy to w celach targowych, czy militarnych, jakieś apeli, zebrań. Tutaj też widać po lewej stronie u góry właśnie plac, tu było jakieś oświetlenie, także cały ten plac faktycznie był utwardzony. Tu być może była trawa, tego nie widzimy, bo to jest czerwona fotografia, ale być może tutaj jakieś fragmenty trawy były utwardzony teren. Tutaj to dobrze widać, chociaż to jest taka liczna, tylko przerysowana widać, trochę podretuszowana. To tutaj widać takie damy spacerujące z panami. To raczej nie jest trawa, jest to nawierzchnia taka, jak występuje na przykład w Paryżu, na polach kalizejskich, taka utwardzona pod badanami. Podejrzewam, że to był ten rodzaj nawierzchni właśnie na całości. Tutaj specjalnie zamieściłem te dwie fotografie, bo tutaj właśnie jest pokazane, że sam rynek mógł służyć świetnie w celach takich spotkań w czasie pokoju, ale też służył w innych celach zgromadzeń w czasie wojny. W ratuszu stacjonował garnizon, zdaje się, że w lat 21. XX wieku. Tutaj to są takie czasy pewnie jeszcze I wojny światowej, bo tam ci żołnierze to takie mają bismarckowskie hełmy tutaj. Z takimi czubkami. Tutaj są czasy współczesne, które wszyscy znamy, bo to jest z tej zimy zdjęcia, które wykonane. Tutaj znamy sytuację Myśliborza, którą spowodowano właśnie taką sytuację mało wartościową, można powiedzieć, bo w czasie, znaczy w toku lata 90. zdaje się, wykonano nawierzchnię asfaltową praktycznie na całej powierzchni rynku. Być może zrobiono z tego praktycznie takie były trendy ogólnie w tej skali miejscowości. Myślę, że tak wykańczano nawierzchnię, to powiedzmy rozwiązywało pewne problemy, może z przekładaniem fragmentów.
nie zakładamy radykalnych zmian, mimo że chcielibyśmy przywrócić powierzchnię placu utwardzonego, to nie chcemy usunąć tej zieleni. Chcemy ją tak naprawdę pielęgnować, bo te drzewa, część tych drzew wymaga pielęgnacji, one są zdewastowane, które przez lata. No, to też jest specyfika danych drzew, bo są duże drzewa, to są niektóre są obkazy pomnikowe. Na przykład tutaj ten kąt pospolity, czy kasztan biały, kasztanowiec. To są drzewa, które się rozwidlają i one wymagają pielęgnacji na pewno takiej zdecydowanej. Ale mimo wszystko, obserwując urok tych drzew wiosną, nie jesteśmy, jesteśmy przekonani, że powinniśmy zostawić większość tej zieleni z przebudową tych dolnych partii, zieleni niskiej i średniej, bo tu mamy trzy typy zieleni. Niska to wiadomo trawa, średnia to są krzewy, takie wyższe kwiaty, róże, i wysoka drzewa. To my bardziej się skupiamy tutaj na tej zieleni właśnie niskiej i średniej, ale jak później to przedstawię, to nie jest tak, że nawet nie zmniejszamy ilości tej zieleni, a utrzymujemy taki balans pomiędzy stanem istniejącym a projektowanym. Tutaj znamy też te problemy takie związane z takim zapleczem technicznym, powiedzmy gospodarczym. Budynek sam ratusza jest wartościowym obiektem. Jest to obiekt z XVIII wieku, jest to obiekt pisany w rejestru zabytków. Jest to średni przykład baroku na tych ziemiach. Budynek sam stylem odpowiada temu w Szczecinie, jako ratusz funkcjonuje. Nie jest to taki barok włoski, głęboki, taki jest to barok niemiecki, taki stonowany, płaski bardziej, nie ma takich głębokich podziemi i tych detali, ale jest to urodliwy budynek, ma taką prawie wygląd, że pałacowy momentami, co niektórym może się kojarzyć właśnie z takim budynkiem zieleni i to, żeby było jej mnóstwo, takie na Wersalu wokół, ale to tak nie do końca, bo to jest jednak ratusz i właśnie ten rynek i ta funkcja, ale mimo wszystko chcemy mu dodać zieleni, bo on tutaj, jak Państwo wiecie, od tej strony bocznej, tylnej, jest tutaj surowo potraktowany, tam nie ma żadnej zieleni. I uważamy, że estetyka tego budynku jest taka jakby okaleczona tym właśnie brakiem tej zieleni. My chcemy to zmienić. To może następny. Żeby nie było tak, że chcemy jakby odciąć od wszystkich i zapomnieć o otoczeniu i o miastach podobnej skali, zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej, bo jak patrzymy na mapę, to niedawno sam tak postrzegałem Polskę, że się patrzyło na myśliku, że my jesteśmy przy jakiejś ścianie po lewej stronie, przy zachodniej granicy, ale tak naprawdę jak spojrzymy na mapę szerzej, w stronę zachodnią, to można sobie łatwo wyobrazić, że ci architekci, którzy tworzyli na tych ziemiach, oni funkcjonowali swobodnie na terenach bardziej zachodnich i często to ci sami architekci, którzy projektowali tutaj Ruski Bożą, projektowali również po stronie dla nas teraz niemieckiej na swoim terenie, bliżej Berlina, na północ. To są przykłady trzech miejscowości w odległości do godziny jazdy w kierunku zachodnim, w stronę niemiecką. I takie przykłady podobnych rynków, gdzie też właśnie ratusze często funkcjonują w centrum rynku. Tej zieleni troszeczkę jest tutaj po obrzeżu, ale generalnie teren ma też taką klasyczną funkcję utwardzoną. To często jest ten kamień historyczny, są płyty kamienne. Tutaj jest przykład właśnie miejscowości Angermunde, Neustrelitz, gdzie jest fajny przykład fontanny. Powiedzmy, sama ta fontanna nie była inspiracją dla nas, bo jak Państwo wiecie, myślimy o fontannie, ale to za chwilę powiem o szczegółach tego założenia. Tutaj mamy poniżej też ładny przykład templi, gdzie ta zieleń jest tutaj dosyć, powiedzmy, założenie jest zbliżone do tego myśliwolskiego, troszeczkę w innej skali jest ten rynek. Po środku ma obelisk, który przypomina ten właśnie wcześniejszy, zaraz przedwojenny i zaraz powojenny, taki przy ratuszu. U nas tego już nie ma, ale też jest starożew zachowany. My tutaj przypuszczaliśmy, że tak po skali tych drzew, także jakieś 15 lat temu, 10 lat temu, ktoś zdecydował o wycięciu prawdopodobnie wszystkich tych drzew. Być może to były bardzo stare drzewa zniszczone i podjął taką drastyczną decyzję o tym, żeby je usunąć wszystkie i nasadzić, być może po to, żeby one wzrastały w tym samym tempie, w tej samej skali.
bardzo dużym procencie trzeba je powiedzmy zagospodarować w odpowiedni sposób i wykonać nowe nasadzenia w odpowiednim module, który odkryliśmy tutaj w Myśli Bożym. Taki moduł był, jest pewien podział. To zaraz o tym powiem. Ale właśnie też przykłady po polskiej stronie, gdzie wtedy przed wojną również to były miasta niemieckie. Tu jest przykład Strzelec Krajeński. Tu jest akurat taka właśnie rewitalizacja, czy przebudowa nastąpiła jakieś 15 lat temu. Był taki nieciekawy plac w ośrodku, gdzie było targowisko. W tej chwili jest utwardzony kamieniem, z tym, że ten plac ma zupełnie taką inną historię, bo on był dosyć gęsto zabudowany. Te połacie zieleni, które tutaj się znajdują, to one odzwierciedlają budynki, które wcześniej istniały przed wojną, a zostały zniszczone. Ten plac był dużo mniejszy tutaj. On w tej chwili jest znacznie poszerzony. Tutaj jest taka propozycja, żeby to było takim trawnikiem, być może takie wskazanie konserwatora, że zamiast obiektu powstała trawa. Ale również ten cały plac jest tutaj utwardzony i dzięki temu właśnie ma taką funkcję dosyć elastyczną. No i to miasto ma troszeczkę inny charakter, chociaż też układ taki szacunkowy, właśnie ortogonalny, tak jak Myśli Bożym. Tutaj jest przykład Międzyrzecza. To jest miasto, powiedzmy, też o podobnym charakterze, chociaż akurat Międzyrzecz to był na takiej linii, może powiedzieć, zamożniejszy między Berlinem a Poznaniem, to było trochę bogatsze miasto. Ale to jest przykład, gdzie właśnie też niedawno wykonano renowację nawierzchni. Tutaj mamy akurat zabytek klasy zero, takiego architekta, który wprowadził architekturę w modernizm. Karl Dyszynka, to jest oryginał tego obiektu w tle. To jest kościół za ratuszem. Założę również przykład Sandomierza, chociaż to jest miasto odległe, ale polskie, najbardziej polskie z przykładów. To jest przykład właśnie takiej nawierzchni utwardzonej, gdzie też są gazony, na przykład z zielenią. Jakaś tam zieleń jest, ale teren jest ogólnie utwardzony w większości. Ma pewien moduł prowadzony podziału, taki szachunkowy, który też odzwierciedla właśnie układ urbanistyczny. Kamień ma taki odcień, jak te miasta niemieckie często mają taki szary odcień, szara albo mozaika, taki mieszany, to akurat ten sandomierski rynek ma taki, ten nawierzchnia ma taki odcień piaskowy, ciepły bardziej. My uważamy, że Polacy preferują bardziej bardzo ciepłe odcienie niż chłodne i być może z tym to się wiąże. Czym dalej na wschód, tym cieplej. To widać też w kolorystyce kamienic, relacji. Tutaj jest przykład nie rynku, ale placu. Być może większość zna ten plac. To jest kwadrat w Gorzowie, który w zeszłym roku, zdaje się, został oddany do użytkowania po rewitalizacji. Ten plac był, tutaj dałem jako przykład, mimo to, że to nie jest rynek, ma tutaj dużo zieleni, bo to nie jest rynek, bo to jest skwer, który został zrewitalizowany, ale tutaj też taka była decyzja odważna, bo praktycznie centralna część tego placu została, zieleń została zredukowana dosyć znacznie, tworzono miejsce na fontannę, taki plac otwarty, plac jest bardzo dobrze oświetlony, ma dużo ławek, ma takie miejsce do zabawy, plac zabaw. Co to spowodowało? Ja to miejsce pamiętam jako nieciekawe miejsce, gdzie po godzinie 21 było niebezpiecznie przejść, nawet wracając z lokalu. A dzisiaj to jest miejsce, gdzie ludzie często późnym wieczorem chodzą z dziećmi, to miejsce jest oświetlone. Ludzie utożsamiają się z tą przestrzenią. Spowodowało to, tutaj to jeszcze nie było zimą robione, ale teraz na wiosnę eksplodowało remontami elewacji. Każdy chce mieć wspólnoty, chce po kolei restaurować swoje elewacje, bo raz, że miasto na nich patrzy. Dwa, że oni się utożsamiają, tym miastem utożsamiają i chcą się nim chwalić i polepszają jego walory estetyczne. Ja myślę, że podobnie się stanie w Myśli Bożym, że jak rynek powstanie, to mieszkańcy wspólnoty zaczną bardziej się skupiać na estetyce, to będzie jakby kontynuacja tego, co zostanie zaczęte. Bardzo liczymy na takie właśnie dziś przy okazji. To jest mapa stanu istniejącego, który wszyscy znamy. W tym okresie właśnie lat 60-70 ktoś prowadził taki podział troszeczkę inny właśnie.
wielu się pewnie kojarzy z czymś nieciekawym, kiczowatym, ale my uważamy, że poza tym estetycznym ten obiekt nie jest powiedzmy najgorszy, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest świetny wierchniczy w skali 5:1, tak, taka była inspiracja. Tam to pan w tym widzi, bo tam każdy może sobie zobaczyć, co chce. Tak, to jest piękna, zakwitająca róża. Tak, też to na tym sztuka polega, że to jest interpretacja tego, co widzimy. Ale dlatego też my napisali, znaczy w tych naszych pierwszych założeniach zapisaliśmy sobie, że to ten obiekt nie jest do wyburzenia, do zniszczenia, tylko to jest propozycja przeniesienia, czego nie obejmuje projekt, ale należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób zdemontować ten obiekt ewentualnie i ulokować być może w parku, na jakimś głównym skrzyżowaniu. Jestem pewien, bo to jest zapis historii. Każdy element w mieście, który przetrwał dłużej niż 20-30 lat, jest zapisem historii i deptanie swojej historii, jaka by ona nie była, no jak to jest ta straszna, to może należy, ale taka fontanna pewnie nie jeden się zachował przy niej, a w jakiś inny sposób nie wiąże z tą fontanną. I to gdzieś się, to się wyryło się w świadomość mieszkańców i warto by było być może to o tym pomyśleć, jakieś o przeniesieniu renowacji, czy może jakieś nowym wykończeniu powierzchni podłogi, bo zajęcie się ponownie ciekawym. No, ale sama forma jest dobrze zachowana tego budynku. Także tą główną bolączką właśnie, o której mówiłem wcześniej, tego rynku to jest taki pewien paradoks, bo z jednej strony miasto ma piękny rynek, ma wszystkie wieżeje, pełne wieżeje, tam miejscami tam z tyłu zdaje się jest tylko jakaś dziura do wypełnienia, która jest w trakcie tych projektowania. Rynek jest zamknięty. Nawet ten nieciekawy budynek modernistyczny, niektórzy twierdzą, że brzydki, to jest sam, tam na dole, prawie słonie, sam. To on nawet urbanistycznie, wysokością swoją, można sobie wyobrazić, jakby funkcjonował, jakby w ogóle się nazwał kawiarnia z pięknym widokiem na rynek, to jest miejsce prestiżowe, jeżeli było dobrze podane. W tej skali obiekt, on urbanistycznie się idealnie wpisuje, troszeczkę odszedł od pierzenia, ale dzięki temu tutaj jest ten narocznik wyeksponowany bardziej tam w stronę kawiarni. I tak naprawdę ten rynek jest skończony, ale co się dzieje? Jak pamiętam, w zeszłym roku były Dni Myśliborza, jak byliśmy tutaj z rodziną na Dniach Myśliborza nad jeziorem, przyszliśmy do rynku. W rynku było około 7-8 osób. Siedziały na ławkach przy fontannie i to były Dni Myśliborza. Był piękny zachód słońca, ładna pogoda, a w centrum tego nie było. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że rynek nie posiada placu. Po prostu nie posiada salonu. No bo czymże jest rynek dla miasta, jak nie salonem, jak salon dla domu? Tym miejscem, gdzie chciałoby się właśnie kogoś zaprosić, zorganizować przyjęcie, może czasami potańczyć, może czasami ustawić wielki stół i zjeść, ale nie ma miejsca, bo pośrodku stoi wielkie zielniki, które blokują funkcję. Dziennik, który nie można przesunąć. Być może to jest właśnie problemem. Dlatego pomyśleliśmy, że tak jeszcze tylko wrócę do tych koncertów, bo wiem, że tutaj miasto organizuje również koncerty w tych ulicach. To nie wychodzi, bo to są ulice. To udaje się, powiedzmy, udało się wyłączyć tą jedną ulicę przy kościele, w miarę się udaje, ale można sobie wyobrazić, zresztą zapytamy, jakby to mogło wyglądać, jakbyśmy odzyskali to serce miasta. Dobrze, to ja... Aha, to jeszcze powiem, bo to jest ważna sprawa, bo tak jak Państwo zauważyliście w tytule, jest to tytułem projektu, jest projekt rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu etap pierwszy. To nie jest rewitalizacja całego rynku. Ze względów oczywiście, jak zwykle, to bywa finansowych, ponieważ nie jest to możliwe, żeby miasto mogło udźwignąć w jednym założeniu całe przedsięwzięcie, dlatego zdecydowaliśmy się na etapowanie tej inwestycji. I ta czerwona linia właśnie określa ten etap pierwszy. Ten etap, my wprawdzie w pierwszych prezentacjach naszym zakresem były również wieżeje i chodniki, mamy na to pomysł. Nawet analizowaliśmy miejsca postojowe. Z jednej strony chcieliśmy jak najwięcej uchować, ale też wiemy, że pojawiają się różne głosy, że z kolei są osoby, które chciały zredukować te miejsca postojowe. Pewnie jest coś na rzeczy, bo pani konserwator nawet zauważyła, że tych miejsc jest za dużo w tej chwili. Dlatego też w pierwszym
już mamy w tej chwili miejsca postojowe, ale chcemy się tego pozbyć. Chcemy właśnie wprowadzić więcej zieleni, chcemy troszeczkę odciążyć tą przestrzeń, po to, żeby wyeksponować sam budynek i uatrakcyjnić rynek. Dlatego też usuwamy te miejsce w tym etapie wokół ratusza, ale w tej chwili zdecydowaliśmy, że nie będziemy analizowali w ogóle miejsc poza tym zakresem opracowania, które sobie określiliśmy, który tak naprawdę pani konserwator nam określiła, bo mieliśmy takie wstępne konsultacje i mieliśmy troszeczkę więcej tego zakresu. Coś tam próbowaliśmy robić, a pani konserwator stwierdziła, że jak to dotykamy, to już musimy całość zrobić. To stwierdziliśmy, że my nie stać raz na to, żebyśmy zrobili całość, w związku z tym ograniczymy to do tego właśnie centralnego placu, który zrewitalizujemy. To może przejdę dalej. Na tej planszy chciałem Państwu pokazać taki kolaż takich myśli architekta, czym by taki rynek myśli może mógł być, w jakim kierunku my w ogóle chcemy pójść, jaki chcemy efekt uzyskać. Pojawił się temat wykończenia samej nawierzchni, bo sam architekt wie, że nawet sam kamień może wyglądać jak beton i odwrotnie, beton jak kamień, bo kamień jest rodzajem współczesnego, beton jest rodzajem współczesnego kamienia. Ale tak jak wcześniej mówimy o tych barwach, że pewnie jakby tutaj jeszcze ciągle byli Niemcy, to chcieliby preferowali granit trudniejszy. Mi gdzieś wyszły gra trochę taki klimat bardziej południowy, włoski, pewnie jak większość z Państwa. Tak jak pokazywali sam Żołnierz i w innych miastach, bardziej na wschód od nas, ten cieplejszy odcień. Tak sobie myślałem, dlaczego mi bardziej pasuje ten kolor, ten odcień. Ten widok, w ogóle Państwo kojarzycie, to są widoki wokół Myśli Boża, w każdym kierunku praktycznie, są ładne zbóż. My mieliśmy takie spotkanie z firmami, które zajmują się wydobyciem kamienia. I w pracowni mam w tej chwili z jednej strony tak około 25 elementów takich podobnych jak ten stołek. Przeróżnych, od czarnych do białych, szarych, miodowych właśnie. I ten kamień za każdym razem, jak to nie tylko jakby moje spostrzeżenie, ale tak jak mówiłem, tak jak zresztą Pan Burmistrz też mówił, że tego rodzaju projekt wymaga wcześniejszych konsultacji z konserwatorem i odbyliśmy też szereg spotkań z konserwatorem w celu uzyskania warunków konserwatorskich, bo pani konserwator, zanim jakiekolwiek decyzje podejmie, to musi wydać warunki, żeby w ogóle możemy coś takiego zrobić i jakie były jej preferencje, a jej zdanie jest bardzo ważne i ona również, również zaprezentowaliśmy ten kolaż różnych kolorów odcieni. Ona jednoznacznie jest to osoba bardzo precyzyjna. Przepraszam, Robert, możesz nam podać te kamienie, żebyśmy mogli je dotknąć? Właśnie, to jest przykład, ten większy element, to jest... Nie, fragment tej strony, tak. To jest fragment płyty, a ten mniejszy to jest kostka. I zaraz powiem, jaki jest pomysł, ale najpierw w samym kamieniu. Pani konserwator jednoznacznie wskazała na, proszę, ten granit, to jest granit miniony, taki pomieniowany, to jest taki ekskluzywny produkt, ale... Teraz powiem, to nie znaczy, że one musi być bardzo drogie, bo są kamienie o różnej cenie. I my mieliśmy problem, bo najpierw w pierwszych założeniach mieliśmy jakiś materiał zastępczy, tańszy, na przykład beton z posypką kamienną. To jest możliwe, ale nie na w celu publiku. To się dzieje u Was. Jak znacie, to jest szlachetny materiał, też dobrze wygląda, jest praktycznie tani. To się dzieje w ulicach wokół centrum, przy renowacji chodników. Ale nie na rynku, tak powiedziała pani konserwator zresztą, że ten rynek w związku z tym, że to jest na, nie na 20 lat, nie na 50 lat, to jest na 100 lat, na 200, a może i na 300 i więcej. I tylko jeden materiał może spowodować to, że faktycznie ten efekt, który tutaj uzyskamy, będzie utrzymany przez wieki dla przyszłych pokoleń. Bo to w skali miasta To nie jest jakiś właśnie chodnik na osiedlu, tylko to jest główny plac i w skali miasta to nie jest aż tak duża powierzchnia, żeby właśnie nie starać się tego udźwignąć. W każdym razie dlatego też właśnie ten miodowy i te zboża i tak jakoś był taki moment, taki moment, kiedy jest taki, że projektant już wie, że to musi być tym. I to właśnie taka inspiracja, ta zbożami, łanami.
jest tak, to miasto ma historię polską taką w większości do wieku tam 17, ale to jest taki szlachetny kamień, dużo obiektów w Polsce, rynków i mostów też zostało wybudowane właśnie z tego kamienia. I to jest szczególny kamień, bo on jest taki takie drobne uziarnienie. To nie jest taki z dużymi bokami, z dużym kontrastem. I on ma tam w sobie żółtego, szarego, ale też momentami taki zielonkawy kolor. Coś, co może się na pewno kojarzyć z takim małami złoża, a w prężeniu nie stanowi takiej jednolitej powierzchni. On ma takie niuanse, takie meandry swoje, stanowi taką mozaikę, która bardzo podnosi walory estetyczne miejsca. Ten kamień się oczywiście będzie ścierał, bo się będzie ścierał przez 100 lat do takiego polerowanej nawierzchni i wtedy również znaczy, trzeba wykonać pewien zabieg właśnie pomieniowany, żeby nie było ślisko, ale no, to jest czas, który będzie kształtował ten rynek. Tutaj jest też inspiracja taka, która ktoś by powiedział, że to przecież nie jest rynek. To są ogrody za Wersalem pod Paryżem. Bo tak się nam kojarzy właśnie taka zieleń, która powinna być w otoczeniu budynku tego tutaj ratusza. W takim stylu pomyśleliśmy, że uszanowanie tych bukszponów, które tutaj istnieją, chociaż nie wszystkie są tak dobrze zachowane, ale to oczywiście posadzenie nowej, obsadzenie ratusza takimi bukszponami i wewnątrz obsadzenie tego pola różami może ładnie podkreślić sam budynek i jakby zadośćuczynić to usunięcie zieleni sprzed frontu obiektu. Właśnie pomyśleliśmy o fontannie, bo jeżeli byśmy zbudowali jakieś, odtworzyli obelisk, coś przestrzennego, to by troszeczkę nam zdezorganizowało funkcję tego obiektu. Dzięki temu, że fontanna będzie zbudowana w nawierzchni, będzie dawała pewną elastyczność, nie mówiąc o samym efekcie, bo to jest oczywiste. Fontanna będzie funkcjonowała za dnia, jak i w nocy, będzie podświetlona. Nie mogliśmy sobie pozwolić na dużą fontannę. Są to, za chwilę pokażę, są to dwa moduły takie w rynku, ale fontanna, która będą to na takie tryskacze, które podnoszą wodę na dużą poziomę w jakimś tam rytmie zadanym, będzie to podświetlone, każdy punkt będzie podświetlony, będzie możliwość chodzenia i korzystania właśnie zwłaszcza w takie lata jak tego roku z tych walorów fontanny. I będzie to też miejsce właśnie organizowania większych spotkań. Jeżeli tylko tak to zostanie zorganizowane, jeszcze taka pola będzie, to będzie to możliwe. My chcemy też, żeby ta zieleń była ogrodzona i niedostępna ludzi. Idealnie byłoby, myślimy o trawie takiej z rolki, myślimy o nawadnianiu całej zieleni, żeby te róże mogły się utrzymać, żeby ta zieleń mogła trwać, to myślimy o właśnie takiej szlachetniejszej trawie i o takiej funkcji rynku, a nie tak ogrodzonej i niedostępnej dla ludzi. To jest inspiracja. To znaczy nie chcemy tutaj powtarzać i dublować pewnych rozwiązań, ale to jest bardziej inspiracja, żeby pokazać, że to jest Dresden. Taka miejscowość w skali podobna do Myślboża, może troszeczkę większa, która miała plac wileński, który wyglądał tak jak tutaj u góry. Jestem pewien, że niektórzy mieszkańcy byli bardzo związani z tą formą zieleni, ale nastał moment, kiedy miasto zapragnęło odzyskać plac i uzyskać salon. I tutaj poniżej widać realizację, wtedy widać tą samą wieżeję, widać realizację, która została odrzucona do użytkowania w zeszłym roku, która się w całości udała. Wiem, że tam się odbywają imprezy takie miejskie. Jest to miejsce spotkań, ludzie chętnie przychodzą wieczorami. Ruszył się też rynek deweloperski wokół tego placu. Chociaż nie jest to główny rynek w mieście, bo tam jest taki drugi, tak zwany stary rynek, ale w kolejnej uliczki tutaj. Ale tak naprawdę uzyskał status rynku w tej chwili miasta. I to w układzie urbanistycznym jest jakby, myślę, że zgodnie z takimi zasadami urbanistyki. Tutaj są przykłady zieleni, które chcielibyśmy zastosować. Ja tylko pokażę, może przeskoczę, bo tak naprawdę będę pokazać ten układ. To jest propozycja. Proszę. Do mikrofonu. To jest propozycja właśnie takiej rewitalizacji poprzez przebudowę i remont tego
również, bo oczywiście ona jeszcze będzie wyremontowana. To jest układ ten funkcjonalny, który chcielibyśmy stworzyć. Tak jak wspomniałem wcześniej, chcielibyśmy odtworzyć zieleń po obrysie ratusza. Chcielibyśmy utrzymać zieleń wysoką i niską w tych flankach, powiedzmy, rynku. Po to, żeby jeżeli powstanie tutaj wewnątrz plac utwardzony, to chcielibyśmy, żeby te osoby, które tutaj będą przebywały, żeby ten klimat tego miejsca dało takie schronienie. Powiedzmy, to jest takie odczucie, to jest trochę tak jak na Placu Świętego Piotra w Rzymie, jest portyk, obejmuje ludzi ramionami, po dwóch stronach jest kolumnada i osoby, które tam przebywają, czują się w pewien sposób bezpieczne i takie hasło uzyskują. I tak naprawdę to te drzewa właśnie będą tworzyły ten aspekt, które okalają prac. Tak jak wspomniałem, niektóre drzewa, to jest taki stary kasztan, który technicznie jest bardzo słaby, a jeszcze właśnie to, co wspomniałem o module, udało nam się odgadnąć pewien moduł, że szerokość elewacji powielona w postaci kwadratu, to jest tak naprawdę połowa tej rozpiętości między urzędem a tą fasadą przeciwległą przy kościele. I to się dzieli na takie 7 modułów. To tak naprawdę wchodzi w moduł 6-metrowy. I jeżeli to jest taki, to jest 62 metry. Jeżeli to jest te 6 metrów, to ten moduł idealnie się wpisuje w każde jego drzewo, które tutaj jest. Czy to te, które się jeszcze uchowało, czy nowe, które były nasadzane. Ale to jedno akurat nie pasowało. I w związku z tym, że technicznie ono też było bardzo słabe, to tutaj też taka sugestia była i w warunkach konserwatorskich uzyskaliśmy zgodę, żeby ją usunąć i wykonać nowe nasadzenie drzew. Mamy taką historię, jeżeli chodzi o właśnie redukcję drzew, to te drzewa, oczywiście te, które są wewnątrz, te iglaki, które w zasadzie formą swoim rodzajem, gatunkiem nie pasują do rynku, jest wskazane o przesadzenie tych drzew. To usunięcie właśnie, o przesadzenie, bo jest to możliwe. Tutaj są takie dwa drzewa, które jeszcze, tak na jedno, bo jedno takie jest większe, drugie mniejsze, przy myśli Bożance, które zagraża budynkowi myśli Bożanka, gdzie jest myśli Bożanka zlokalizowana i jest nie modułem, bo odbiega od linii. No, kiedyś było nasadzone do celów osłonięcia tarasu prawdopodobnie przy myśli Bożance, dlatego też dostaliśmy zgodę na to, żeby ją usunąć i uzupełnić ten moduł, żeby to ładnie w linii były drzewa nasadzone. Tu jest jeszcze kilka innych, że są takie malutkie, rachityczne i stwierdziliśmy, że je zastąpimy nowymi drzewami, takimi troszeczkę większymi, ale też gatunkowo podobnymi. Dlatego też, jeżeli mielibyśmy zachować kontynuację, to zdecydowaliśmy, że ta pierzeja będzie wykonana w gatunku lipy drobnolistej, bo takie też te drzewa są. Cały rynek jest okalany lipą drobnolistą. Zdecydowaliśmy, że te nasadzenia tutaj tych dwóch drzew po tym kasztanie białym to będzie kasztan czerwony, który nie jest podatny na chorobę, który jest podatny właśnie na biały. Tak jest w dendrologii takiej ogólnopolskiej, że jest takie wskazanie na zamianę biały to czerwone, bo białe umierają z wiadomych powodów. Tutaj w tej linii głównej to tu są takie dwa okazy pomnikowe, duże drzewa, które chcemy w pewien sposób podkreślić i one będą obudowane gazonami, które dodatkowo będą takimi punktami spotkań czy przebywania kontemplacji mieszkańców, będą to ławki zamontowane na gazonach, które za chwilę pokażę na widokach, które wymiarowe. Chcielibyśmy też trochę uszanować historię nawierzchni, dlatego też to nie będzie sam kamień i trawa. To będzie też taka nawierzchnia typu takiego mineralnego, po to, żeby tak jak jest taka naleczna hansa, którą może Państwo znacie z realizacji, na naszej górze jest w tej chwili taka wykonana, to jest taka nawierzchnia, szpirek taki parkowy. To coś też tak będzie taką namiastą właśnie pól elizyjskich, czy dawnego Musiłboża, czy może zwłaszcza dawnego Musiłboża, czy pól elizyjskich. Akurat te nasadzenia drzew to są właśnie grujecznik japoński na drzewo, to co na pewno zieleni. Tutaj musimy mówić do mikrofonu pamiętać. Tak. Dendrolog nam podał taką
które jest w tym okresie letnim i wiosennym i ono przypomina bardzo lipę, bo jest jeszcze parę lip w samym rynku, w centrum rynku i po obrzeżu, jak to się mówi. Dlatego też właśnie ten dwujeźdź, on jesienią jest bardziej kolorowy niż lipa, tutaj takie różne kolory przybiera, ale ma taką ciekawą zaletę. On w okresie jesiennym pachnie jak pieczone pierniki. Ma taki, taką wydziela wąt, co w Niemczech jest bardzo popularne, to trzeba właśnie przy rynkach. Często się sadza je przy kawiarniach, co pobudza apetyt właśnie na takie posiłki. Ale też myślę, że taki romantyczny ma charakter. Tutaj jest właśnie lipa drobnolistna, kasztan czerwony, ale też te rośliny, które byłyby dookoła retusza, czyli buszpan i różne gatunki. Tutaj są trawy poniżej czosnek, które mogłyby zaistnieć w takich gazonach na przykład. Czy to te gazony stałe przy drzewach, którzy w centrum rynku, czy również gazony mobilne, bo takie też trzeba. Ja zaraz powiem, bo oczywiście rynek to nie tylko zieleń stała, to też takie elementy mobilne. Tutaj akurat są w narożach pokazane takie elementy, te kwadraty, które Państwo znacie, bo myślę, że to akurat funkcjonuje, takie duże dolice miejskie, one mogą być po obrzeżach postawiane, ale również w tej centralnej części, jeżeli będzie taki okres, powiedzmy, nie tak aktywny z różnymi imprezami kolorowymi, to można to wypełnić dowolnie taką siedzenie mobilną. Taką siedzenie, która jest przedstawiona na tej plansze, właśnie z inspiracjami. To mogą być zdolnice, które są w takim charakterze, ale mogą też być inne. Tutaj są przykłady małej architektury, nowej architektury, ławek, czy ławek na gazonach, czy ławek takich stałych, które będą wokół placu. Tutaj też lampy, są kamienie. Tutaj też są pomniki istniejące, które też znalazły swoje miejsce na rynku. Myślimy o tym, żeby te kamienie zlokalizować po dwóch stronach placu, pomnik Jana Pawła II i pionierów w 50-rocznicy powrotu do macierzy po dwóch stronach placu. Będą też inne moduły, które w tej chwili są zaprojektowane jako miejsca na ławki i stałe, ale jeżeli ktoś wyrazi taką wolę, czy mieszkańcy wyrażą taką wolę, to będzie można ustawić więcej takich obiektów, bo będzie na to miejsce. Może pokażę kilka widoków z różnych ujęć modelu, bo to ten obraz tego, jak będę mógł wyglądać z różnej perspektywy. To jest taki właśnie, to jest ważne jeszcze, że rynek to nie tylko sam rynek i spotkania w centrum samego placu. To również ta przestrzeń pomiędzy rynkiem i kościołem. To jest ta przestrzeń, gdzie w tej chwili, akurat od pewnie przed wojną też tak to wyglądało, że zawsze była restauracja, tutaj była być może jakaś kawiarnia, a w tej chwili tak to funkcjonuje, jest kawiarnia. My to uszanowaliśmy i myślimy o tym, żeby to miejsce zawsze było takim miejscem ogródkowym do tego typu obiektów. Myślimy również o tym, żeby samą tą ulicę zagospodarować obustronnie. To miejsce, ta koperta, to jest takie miejsce zarezerwowane na kiermasz, na ustawianie takich mobilnych obiektów, które już od jakiegoś czasu też myśli, może ponownie funkcjonują i taki, taki rynek świąteczny na przykład, który pewien klimat wprowadza w czas świąteczny, to jest idealne miejsce. My też staramy się zapewnić infrastrukturę, żeby to mogło funkcjonować w taki sposób elastyczny, też w różnej skali. Tutaj jest właśnie dobry przykład, widok, jak ta ziemia mogłaby okalać budynek i w jaki sposób go podkreślać. Również w tej rekomendacji. Tutaj jest właśnie przykład takiej zielonej mobilnej. My nie mogliśmy uzyskać takich warunków od pani
jakikolwiek sposób gazonami czy jakimiś większymi połaciami zieleni wewnątrz, które działa w ten sposób, że jeżeli robicie tą przebudowę w tym celu, to zbliżcie rynek, a nie skwer, bo taki plac, który ma dominację zieleni, stałej zieleni, jest skwerem, tak jak właśnie kwadrat w Gorzowie, a ten rynek ma być rynkiem średniowiecznym. Konserwator, pod względem konserwatorskim tak naprawdę to nie broni takich szczegółowych rozwiązań, ale on broni, w rejestr zabytków jest wpisany układ urbanistyczny miasta. I właśnie jednym z elementów układu urbanistycznego jest rynek i ulica. I jeżeli ma rynek być tym rynkiem takim historycznym, to ma być on placem. Ale jak najbardziej konserwator wskazał, że jeżeli to będą inne elementy, to może zafunkcjonować. To co wcześniej pokazałem, tam był akurat rynek Białymstoku. Tutaj jakby mógł wyglądać rynek Myśli Polski w sytuacji, kiedy miasto chciałoby zorganizować taki koncert czy spotkanie większe. Ten jeden moduł ma wielkość 6 metrów na 6 metrów, czyli taka scena o szerokości 12 metrów, to już jest taka... To jest wielkość sceny, która tu powstaje prawdopodobnie pomiędzy rynkiem, a pomiędzy ratuszem a kościołem w tym wąskim przejeździe. I taki widok właśnie ze skali samego rynku, że mogło być to takim miejscem właśnie prestiżowym do spotkań społeczności myśliwskiej. Tutaj jest przykład, właśnie jak te gazony mogłyby funkcjonować jako ławki, ta nawierzchnia taka mineralna i kamień i fontanna. Tutaj jest ważna sprawa z tym kamieniem, bo tak jak wspomniałem, że my chcemy powrócić do tej formy naturalnej nawierzchni, takiej historycznej i taka po konsultacjach też z konserwatorem uznał to za bardzo dobry pomysł. Jest to też, ma też przełożenie finansowe, bo to nie jest zupełnie nowa nawierzchnia, nowy kamień, tylko kwestia usunięcia asfaltu. Ten pomysł nam przyszedł do głowy tak naprawdę przy remoncie nawierzchni, bo po zimie były wykonywane pewne prace i któregoś razu przyjechaliśmy na jakieś tam pomiary odwierty i zobaczyłem fragment asfaltu odsłonięty wielkości metr na metr, a pod tym asfaltem idealna nawierzchnia. Po prostu była dziura, pracownicy przyjechali, wycięli troszeczkę asfaltu na pewnej grubości, kilofem podważyli i cały asfalt oczył, a pod spodem nawierzchnia kamienna, oryginalna, równiutka. Znaczy, to były kamienie, ale takie płasko ułożone i stwierdziliśmy, że to jest takim elementem ekonomiczniejszym. To będzie wymagało usunięcia asfaltu, wyspoilowania, uzupełnienia mieszanką taką cementową piaskową, ale to nie będzie tak, jakby stworzyć wszystkich tych warstw od nowa. A ten sam drogowiec zauważył, że te warstwy są tak ubite, tak stabilne, że to jest prawie niemożliwe, żeby odzyskać taki stopień stabilności podłoża, jak to historyczne właśnie. Oczywiście będą miejsca, które będą wymagały przebudowy, na przykład poprzez budowę infrastruktury lub naprawy, bo też historycznie mogą być pewne zabiegi, tam gdzie toaleta była, Państwo wiecie, tam były odkrywane rury i pewnie w pewnych miejscach ta nawierzchnia jest w fatalnym stanie, trzeba będzie wykonać ją, ale w większości tej powierzchni, czyli tak naprawdę to jest ta droga pomiędzy placem a kościołem. To jest właśnie ta nawierzchnia kamienna. My tutaj w pierwszych takich naszych rozważaniach mieliśmy większy plac. Chcieliśmy stworzyć taki plac taki komunikacyjny plac przy wyjściu z kościoła, większe zgromadzenia, czy jakiś pojazd, który podjedzie, czy to jakiś czy pogrzeb, czy ślub. To chcieliśmy stworzyć taki właśnie mały plac tutaj, ale pan konserwator nie chciał się o to zgodzić. Ponieważ właśnie on broni tego układu urbanistycznego i powiedziałem, że nikt nie był placu, to była ulica. I wręcz każe okazała zastosować zabieg taki podkreślenia tej drogi poprzez na przykład wycięcie takich pasów dwóch i wskazanie, że tam była kiedyś ulica. Jej lokalizacja na pewno będzie doprecyzowana. My chcieliśmy, że po środku, żeby tą funkcję właśnie ogródków i kiermaszu rozkładała jakby równomiernie, można było faktycznie przyjechać po środku. Tu jest taki. Pozwoliło nam na wykonanie takiego chodnika szerokości 6 metrów, czyli jednego modułu z płyt kamiennych, właśnie tego strzelina, o mniejszym formacie 30x30, po to, żeby można było po płatkę nawierzchni przejść.
Marcinie, bardzo dziękujemy za obszerną i jeszcze ciekawą prezentację. Teraz przyszedł czas, że możecie Państwo zadać swoje pytania do projektu digitalizacji rynku miejskiego. Prosimy o to, aby się zgłaszał, skoro Ania będzie podchodziła z mikrofonem, każdy może zadać. Znaczy chcielibyśmy przyjąć taką formułę, że Państwo zadajecie po jednym pytaniu i od razu będzie odpowiedź, tak? Oczywiście to nie jest powiedziane, że Państwo możecie zadać tylko jedno pytanie, tych pytań może być więcej. Pytanie, refleksja, opinia, myśl, odczucia pierwsze, wstępne po tej prezentacji. Zachęcam do składania pytań. To ja może pierwszy właśnie, ktoś musi pierwszy. Z tym projektem zapoznaliśmy się już poprzednio, na poprzednich konsultacjach. Żałuję może tylko, że pewne informacje w internecie się okazało, że nie dajmy się zabetonować mianowicie tych osób, bo dobrze jest mówić, a najgorzej krytykować, jak nie widzę tych osób, które akurat chciałyby coś powiedzieć. Trudno. Fajny projekt, otwierający przestrzeń publiczną, przestrzeń, gdzie możemy się zgromadzać, prawda, jakieś większe uroczystości, gdzie można się, tak jak pan architekt mówił, w tych większych miastach, Forum Romanu czy jakieś inne miejscowości, gdzie można było się skupić, nawet jak w czasie właśnie, gdzie wojsko to było, dobrze było z niej, to jedna sprawa, panie burmistrzu właściwie. Pozamykamy ten pierwszy etap pewną linią. Społeczeństwo, ja przeprowadziłem przynajmniej kilkadziesiąt rozmów z ludźmi, również z tym starałem się, przedstawiałem te plany, które poprzednio otrzymałem, te pierwsze, mówiłem co będzie jak. No i pierwsza zasadnicza rzecz, przynajmniej te pierwsze samochody, które są przy tych pierwszej linii przeparku, prawda? Przy tych trawnikach, żeby je usunąć. Przy domach, które są tam były, przy poczcie, proszę bardzo, ale ten pierwszy. To tak jak wspomniałem, po tym właśnie spotkaniu naszym wcześniejszym, ja to mam wynotowane i w zasadzie nawet tego nie przedstawiałem pani konserwator, ale ona sama wskazała to, co mówiłem wcześniej, że tchnęliśmy tych parkingów, to narzuciła nam, żeby je zredukować, bo pokazaliśmy w takiej ilości, jak były wcześniej, żeby je zredukować, no to próbowaliśmy tam co czwarty i zaczęliśmy wchodzić faktycznie w projekt parkingu. No to powiedziała, że jeżeli to, no to następny parking przybierzej. A my powiedzieliśmy, że to nie jest zakres opracowania, no to w ogóle tego nie róbcie. Ale powiedziała, że dla niej to najprawdopodobniej będzie tak, że znikną dwa rzędy, właśnie te najbliżej parku. Ale to nie jest przedmiotem opracowania, no to nie będziemy o tym rozmawiali. Ale tak też się skończy. Ale myślę, że z czasem to są one to. To znaczy, tak jak tutaj pokazywaliśmy też, że no, znikną na pewno te miejsca postojowe już przy parkingowe, przy samym urzędzie miasta. Co jest i zostanie to zastąpione zieleniem, tak? Czyli to już będzie taki no, duży plus akurat tego projektu i, no, i redukcji miejsc postojowych wokół góry. Natomiast wiemy, że są różne głosy. No, jedne mówią, że zredukujcie ilość miejsc i drugie mówią, no, ale gdzie my będziemy parkować. Także wydaje mi się, że to rozsądnie i spokojnie powinniśmy podchodzić do tego tematu. Oczywiście bierzemy wszyscy uwagi jakby do serca i to, co możemy w tym opracowaniu akurat bierzemy pod uwagę, natomiast wszystko spokojnie, rozsądnie i postaramy się zrobić ten pierwszy etap, który jest, tylko przypomnę, uwarunkowany tym, że dostaniemy dofinansowanie. Jeśli tego dofinansowania nie dostaniemy, to będziemy musieli sobie ten rynek, ten pierwszy etap jeszcze poetapować, żeby no, chociażby na przykład z naszych środków go realizować. Natomiast oczywiście mam tutaj taką dobrą wiadomość, informację, że jesteśmy już na liście rankingowej. Akurat w tym naborze, o którym wspominałem, czyli 93 i no idziemy dalej. Przed nami jeszcze jedna ocena merytoryczna i wtedy będziemy się już no, bardziej cieszyć i liczyć na to, że nie zabraknie środków akurat na nasze projekty, nie tylko ten, bo tak jak wymieniłem jest ich kilka, natomiast ten jest tak jakby największy. No ale pracujemy nad tym, aby ten, który tutaj przedstawiliśmy, no wyglądał bardzo dobrze i był funkcjonalny i żeby no, nie odstawał od tych rynków, które są obecnie rewitalizowane chociażby na terenie kraju. Takie bardzo dobre właśnie te ogródki zwane dziwne, prawda, że będą, bo społeczeństwo chce się integrować, poprze, a jeżeli chodzi o rozwój, bo z
społeczeństwo, jak rozmawiałem, to jest przeciwne wyprowadzeniu tej niskiej zieleni i tej średniej, ale widzę, że ona zostaje w dość sporym zakresie. Ja mówiłem z początku, tak jak było mówione, że będą wycięte wszystkie drzewa, miały zostać tylko dwa. Z początkowej fazie, prawda? Tak było. Tak, ale właśnie, właśnie dobrze, bo te drzewa właśnie zostają, a przecież zieleni w Myślewoczu, w parku mamy tyle zieleni, że jak ktoś chciał odpocząć sobie, to przecież można iść do parku za rybaków. Z czasem to wszystko ładnie, chodniki wiem, że będą wyglądane i tam też może tętnić życie przy tej śliwoczej grówce, które będzie, a tutaj faktycznie, no, przy zachowie tej zieleni, te gazony mnie troszeczkę może jako przerażają, bo tutaj beton jakiś jest. Ale forma, jak Pan mówił, że forma może być taka drewniana i jakaś inna, prawda? Wokół tych drzew, tak? Byłem, znaczy, może pozytywnie zaskoczony, że Pani konserwator mnie w jakiś sposób nie starała się odejść od tej formy. To jest taka forma, my chcieliśmy stworzyć konkurencji dla takiej, tych kwadratów, które są w module. I pomyśleliśmy o tym, żeby je wkomponować, no, oczywiście nie odwiedziliśmy dokładnie rzeźby korzeni tych drzew. One mają mniej więcej średnicę 7-8 metrów, po to, żeby właśnie, tylko dlatego, że te korzenie są dość rozbudowane, podnoszą się około 40 cm przy drzewa. I to jest wskazanie dendrologa, żeby teren był podniesiony, bo inaczej te drzewa umierały. Czyli praktycznie ludzie, którzy będą siedzieli w cieniu, tak? Ludzie będą siedzieli w cieniu teraz. To będą takie niskie murki na 40 cm, na których będą blokowane. Nie bardzo dużo. W różnych kierunkach.